W dzisiejszym odcinku przegląd butów letnich. Jeśli jeszcze nie zaopatrzyłaś się w buty letnie, to oczywiście ten odcinek jest dla Ciebie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to oczywiście wiesz, co masz robić. A więc zaczynamy! Przegląd zaczniemy od balerinek, łamane na mokasyny. W zależności od tego oczywiście, co Wy preferujecie. Ja szczerze mówiąc najbardziej lubię mokasyny, najbardziej właśnie one mi podpasowały. Natomiast balerinki właśnie w tym roku znowu pojawiły się w modzie i znowu są ultra modne. Wszędzie je widać, więc jestem ciekawa, jakie Wy macie odczucia odnośnie właśnie balerinek. Czy je pokochałyście, czy też nie, czy może na nowo je pokochałyście, a może po prostu nienawidzicie ich, ponieważ wiele osób w dalszym ciągu ich nie lubi. Ja dopiero tak naprawdę w tym roku gdzieś tam widzę taką iskierkę w nich, że może faktycznie warto się do nich przekonać, może i faktycznie one fajnie wyglądają do różnych stylizacji i warto wypróbować. I dlatego też numerem pierwszym, jaki Wam pokażę, będą balerinki z Ralph Lauren. Brązowe, bardzo klasyczne, z bardzo małym logo, niewidocznym wręcz, bardzo dyskretnym, z boku takie lekko złote, takie właśnie złote logo. Oczywiście one są skórzane, więc myślę, że będą wygodne. Jest to właśnie taka typowa balerinka, która myślę, że będzie do wielu stylizacji pasować. Oczywiście posiada małą, taką zgrabną kokardkę na czubku. Akurat ta para jest na e-obuwie. Bardzo lubię tą stronę, ponieważ bardzo szybko przychodzą zamówienia oraz jeżeli chcemy odesłać, wymienić, zwrócić, to też jest to bardzo proste i myślę właśnie, że coraz częściej wiele stron tak naprawdę posiada coraz łatwiejsze i szybsze wymiany produktów lub właśnie mają te wysyłki bardzo szybkie. A właśnie e-obuwie myślę, że jest tutaj w czołówce. W tej chwili właśnie jak teraz patrzę, to one są po 440 zł. Niecałe, są przecenione z 550, więc myślę, że jeżeli chodzi o buty skórzane, to można sobie pozwolić. Natomiast musicie być pewni, że będziecie w nich chodzić, że na pewno lubicie te balerinki i je wykorzystacie. Ja na przykład bym nie była taka pewna do końca, czy się pokochamy, czy na pewno będę je używać w różnych stylizacjach i na okrągło je nosić. Więc tutaj już bym proponowała na przykład zajrzeć na Zarę. Zara również posiada fajne baleriny. Jakiś czas temu widziałam aksamitne, bardzo właśnie były takie rozpoznawalne też i też właśnie kiedyś robiłam haula. Myślę, że jakieś 2 miesiące temu był ten haul właśnie z obuwiem z Zary i właśnie też chciałam je tam bardzo zamówić i żałuję, że właśnie ich nie przymierzyłam, zamówiłam inne w panterkę, właśnie z odkrytą piętą. Natomiast no, one mi nie podpasowały i żałowałam bardzo, że tamtych nie zamówiłam, bo one były bardzo klasyczne, stonowane, bardziej właśnie takie dla mnie, pod mój styl i co najważniejsze kosztowały 100 parę złotych, nie wiem czy 160, chyba akurat tamte. Teraz akurat ich nie widzę na stronie, natomiast jest bardzo duża wyprzedaż, akurat się zaczęła, więc polujcie, patrzcie, może akurat coś upolujecie, a w dalszym ciągu są inne balerinki, na przykład takie satynowe. Dokładnie, one nazywają się balerinkami tekstylnymi i również właśnie są w stylu właśnie takiej primy baleriny, ponieważ mają ten taki paseczek jeszcze dodatkowy, więc właśnie kojarzy trochę nam się z baletem i jestem ciekawa właśnie, czy one są wygodne, ponieważ kosztują 120 zł niecałe. One nie są ze skóry, właśnie są takie tekstylne, ale jeżeli chcecie sobie wypróbować i chociaż żeby one były na jeden sezon, więc myślę, że warto to wziąć pod uwagę. A też często słyszałam, że właśnie buty z Zary trafiają się nawet dobre, pomimo właśnie tej takiej niskiej ceny. Chociaż powiem Wam, że raz sobie zamówiłam właśnie mokasyny z Zary, które były bardzo też również rozpoznawalne, skórzane, ponieważ przeważnie wszystkie moje buty są skórzane i już Wam teraz pokazuję. Są to te mokasyny klasyczne, coś w stylu właśnie Gucci, ale niestety bardzo mi obcierają. W dalszym ciągu są na Vinted wystawione, tak naprawdę nie są nawet zbyt użyte, więc jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście w opisie poniżej będzie link do mojego Vinted. Jeśli jesteście ciekawi, to
proszę zajrzyjcie tam. Jeżeli chodzi o jakieś negocjacje, to oczywiście można, ja z chęcią obniżę cenę do minimum tak naprawdę. I one akurat mi się nie sprawdziły. Ale właśnie, a propos mokasyn, no to mamy również też loafersy. Jestem ciekawa, co o nich sądzicie. Ja myślę, że one będą jeszcze gdzieś może półtora roku modne, jeszcze 3 sezony maksymalnie i jednak wyjdą z mody. W tej chwili one już są dosyć oklepane, dosyć dużo ludzi ich ma i to mi troszeczkę też przeszkadza. Chociaż nie ukrywam, że one były na mojej wishliście jeszcze rok temu. Natomiast w tym momencie już myślę, że ich bym nie kupiła. I właśnie znalazłam, jeżeli akurat Wam się podobają, bo oczywiście to rzecz gustu tylko, to właśnie znalazłam loafersy z Gino Rossi. To jest to polska marka, która jest naprawdę świetna. Posiadam właśnie też klapki z tej firmy i naprawdę jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. Natomiast już są takie, bym powiedziała, trochę zużyte, więc tak naprawdę noszę je tak bardziej gdzieś tam koło domu. Ale to właśnie pokazuje, że właśnie ta firma jest warta uwagi. I te loafersy, co mam tutaj, no to są czarne z klasyczną złotą sprzączką. Coś podobnego do tych moich mokasyn, ale klasycznych, bez tej podeszwy. Bardzo podobne, tyle że tutaj właśnie mamy tą podeszwę dodatkową. W tej chwili one są za 280 zł. Oczywiście są skórzane, więc na bank są wygodne. Bardzo fajnie to właśnie wygląda do klasycznych stylizacji, ale również fajnie do jakichś dłuższych skarpetek, do jakichś shortów, żeby tak troszkę podkręcić tą stylizację i było bardziej modowo. Natomiast tutaj również chciałabym zaznaczyć, że moda, pamiętajcie, jest zawsze na ostatnim miejscu. Pierwszy jesteście wy, to jak wy się czujecie w swoim ciele, to jak wy się czujecie w danym ubraniu, w danym ciuchu. Nie patrzcie na modę, zawsze jesteś ty pierwsza. No i teraz płynnie przechodzimy do klapek, klapków, klapków, chyba tak się wymawia dokładnie, ale żeby do tego przejść, to muszę zdjąć najpierw te właśnie, co mam teraz założone na sobie. Są to klapki, o których już Wam wcześniej wspominałam i też na jakimś vlogu chyba je kupiłam, chociaż nie wiem, czy pokazałam akurat ten zakup. Był to bardzo spontaniczny zakup, natomiast myślę, że przemyślany. W tamtego dnia akurat byłam na dłuższych zakupach w centrum handlowym, ale bardzo mi obtarły właśnie te mokasyny z Zary i szukałam szybkiej alternatywy i znalazłam klapki z Ochnika. Zastanawiałam się właśnie nad nimi i nad takimi z Zary. Takie klasyczne właściwie z Zary bardzo. Oczywiście zdjęcie Wam gdzieś tutaj te z Zary pokażę. One nie wiem ile kosztują w tym momencie, może ze 120 zł. Natomiast no, nie wiedziałam, czy będą tak do końca wygodne, bo oczywiście nie były skórzane, więc zaszłam wtedy do Ochnika i znalazłam w Ochniku właśnie te i naprawdę jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. Tak naprawdę cały czas są na mojej stopie, tylko je przecieram szmatką wilgotną czasami, jak się pobrudzą, i tak naprawdę non-stop je noszę, nic się z nimi nie dzieje. Co prawda dopiero mam je od 2 miesięcy, ale naprawdę już milion razy miałam je ubrane i naprawdę mogę je polecić. Tym bardziej, że teraz są na przecenie chyba za 139 zł gdzieś mi mignęło. Więc jeżeli macie do wyboru Zary za 120, a tu za 139, no to oczywiście wybierajcie te z Ochnika, ponieważ są mega i na pewno będziecie z nich zadowolone. No i klapki, które stały się tak naprawdę już teraz kultowe, czyli Birkenstocki. Bardzo mi się one podobają, natomiast w dalszym ciągu ich nie mam. Szukałam jakiegoś zamiennika, żeby sprawdzić, czy w ogóle bym w nich chodziła. I znalazłam kiedyś właśnie w TK Maxie, dokładnie 2 lata temu, klapki takie futrzane ze Steve Madden. I przyznam się, że już są trochę dojechane, ale to właśnie świadczy tylko o tym, że naprawdę są wygodne. Noszę je na okrągło tak naprawdę i do wielu stylizacji pasują i tak naprawdę jak ja je kupiłam, to jeszcze tak nie miałam odwagi ich ubrać gdzieś poza dom. Natomiast w tym momencie już je ubieram i właśnie teraz dopiero zauważyłam, że tak naprawdę kobiety noszą coraz częściej takie właśnie tego typu klapki, czy to właśnie Birkenstocki, czy też z innych firm. Natomiast też ostatnio właśnie widzę takie typowe takie minki, właśnie Birkenstocki,
Dokładnie jest to model Boston, z tego co pamiętam. I naprawdę one są bardzo modowe, ale tak jak już mówiłam, moda, pamiętajcie, jest na ostatnim miejscu. Można je albo nienawidzić, te klapki, albo można je pokochać. Mi zdecydowanie one się bardzo, bardzo podobają, natomiast cena mnie trochę ich przeraża. Zauważyłam, że jak coś jest bardzo takiego już gdzieś mocno widocznego, gdzieś na Instagramie i tak dalej, to to się staje coraz, coraz droższe. Nawet zwykłe Birkenstocki tak naprawdę kosztowały kiedyś bardzo, bardzo dużo, dużo mniej niż teraz. A no w tym momencie i tak już ich cena jest dosyć spora, ale myślę, że gdzieś tam dalej do akceptacji w porównaniu bynajmniej do tych Boston. Jeżeli oczywiście gdzieś znajdę właśnie takie solówki z tymi klapkami Boston, no to na pewno Wam tutaj gdzieś powklejam takie inspiracje. No mnie się to na przykład bardzo podoba i myślę, że są ultra wygodne. I kogoś może to śmiesznie wyglądać, natomiast ja uważam, że wygodę też trzeba właśnie przenieść na ulicę. Steve Madden firma uwielbiam. Naprawdę mam te klapki, jestem z nich mega zadowolona, do tego mam też torbę taką weekendową, która też świetnie się sprawdza, nic się z nią też nie dzieje. Zresztą tak samo z tymi klapkami, nic się nie dzieje, ja je nawet biorę w pralce na jakimś takim delikatnym praniu ręcznym i tak naprawdę cały czas dobrze wyglądają. Ale właśnie znalazłam też dla Was taką alternatywę dla właśnie tych klapek z tej firmy. Są to klapki, słuchajcie, pompowane na koturnie. Jestem ciekawa, co o nich sądzicie, czy Wam się podobają właśnie takie pompowane. Wydają mi się być takie, no, mięciutkie jak chmurka. Wydają się być naprawdę wygodne, ale czy tak jest? Myślę, że tak. Wyglądają troszkę może topornie, natomiast dla takiej właśnie sylwetki troszkę właśnie większej, toporniejszej, to one właśnie mogą dobrze wyglądać, mogą nawet wysmuklić nam tą sylwetkę, tą nogę, więc warto wypróbować właśnie dla tęższych osób. No i sandały. Moje ulubione sandały zakupiłam tak naprawdę rok temu. Polecam Wam właśnie Wenecję. Natomiast musicie wiedzieć też, że istnieje outlet w Wenecji na ich stronie, więc warto też tam zajrzeć, ponieważ ceny właśnie są tam ciut niższe i możecie coś wybrać dla siebie. I właśnie te sandały znalazłam na outlecie. To był czas, kiedy byłam w ciąży i było gorąco i tak dalej, natomiast nie chciałam mieć takich bardzo, bardzo płaskich żadnych sandał, więc stwierdziłam, że dobrą alternatywą będzie właśnie taki delikatny koturn, żeby też było mi wygodnie, a żeby jednak było też z takim małym smakiem. Wybaczcie, one również są już trochę znoszone, natomiast właśnie w ciąży ja je non-stop nosiłam właściwie na okrągło latem i jestem z nim bardzo zadowolona. Co nóż je ubieram, słyszę cały czas zapytania, skąd one są, skąd je mam, ponieważ wielu kobietom się one podobają i od razu mówią, że jak je widzą, to widać, że są bardzo wygodne i faktycznie potwierdzam. I w ciąży, jak je wynosiłam, to tym bardziej właśnie to wskazuje na to, że one są naprawdę wygodne. Mają takie perełki, które może wydawać się, że już jest trochę tłumacz, natomiast mi to akurat nie przeszkadza w nich. No i ten kolor jest taki gwiazdorski, więc nie też dla każdego. Jeżeli lubicie bardzo, bardzo klasyczny styl, no to niekoniecznie Wam mogą one się spodobać. Natomiast ja czasami lubię się wyłączyć spoza schemat i właśnie być taką troszkę gwiazdą. Bieram mnie właśnie wtedy na przykład albo do monochromatycznej jakiejś sukienki czarnej, albo właśnie do jakiejś bardzo, bardzo kolorowej sukienki i wtedy na przykład narzucam już na to tylko marynarkę białą, żeby troszkę załagodzić te wszystkie kolory i wtedy właśnie z tego tworzy się taka typowa stylizacja letnia. Tych oczywiście już nie ma na stronie Wenecji, natomiast znalazłam zamiennik. Wenecja oczywiście jest to polski sklep, tak samo zresztą jak i Ochnik i Gino Rossi, więc to tylko świadczy o jednym, że warto właśnie patrzeć na polskie marki, ponieważ oferują nam naprawdę wysokiej jakości galanterię skórzaną i warto właśnie się zaopatrzyć w ich na przykład właśnie buty. I właśnie tutaj teraz też znalazłam na stronie Wenecji zamiennik dla tych moich sandałków różowych, czy tam pomarańczowych. Właściwie to jest taki nieoczywisty trochę kolor.
znalazłam właśnie sandały różowe. Troszkę może mi tutaj w nich przeszkadza właśnie ten łańcuch taki złoty. I wysokość mamy tutaj obcasa 3,5 cm. Są bardzo właśnie podobne do tych, co mam już, chociaż moje chyba jeszcze i tak są troszkę wyższe. Myślę, że mają około 4-5 cm nawet, a te mają 3,5 cm. Oczywiście są ze skóry cielęcej, bardzo, bardzo wygodne, bynajmniej na takie wyglądają i myślę, że i tak też takie są. No, ten łańcuch na pewno dodaje stylowego jakiegoś blasku, natomiast dla niektórych może już być trochę za dużo, tak samo jak i te moje perełki na nim, ale jak właśnie już mówiłam wcześniej, warto się czasami wyłamać spoza schematy, więc no lato jest po to, żeby też trochę szukać tych kolorów i jednak się przełamać na coś innego niż czerń i biel. Tutaj właśnie wyczytałam, że ta skórzana profilowana wkładka chłonie nadmiar wilgoci i pozwala czuć się wygodnie i komfortowo. Znalazłam jeszcze jedne na stronie Wenecji, bardziej takie stonowane, dyskretniejsze, ale myślę, że idealne będą na właśnie mocniejszą sylwetkę, ponieważ stanowią one takie jakby stabilne oparcie właśnie dla stopy. No i oczywiście na pewno są wygodne. Są całe skórzane dokładnie, są ze skóry również właśnie cielęcej też. Mają już 6,5 cm właśnie tej platformy, ale pomimo tych 6,5 cm myślę, że i tak będzie Wam bardzo, bardzo wygodnie. Nie poczujecie w ogóle żadnej wysokości. I też pamiętajcie, że te podeszwy właśnie, tak jak właśnie tutaj w tych moich, one naprawdę są leciutkie i w ogóle nie czuć na nogach, nie czuć w ogóle tego ciężaru buta. Pomimo tego, że mogą wyglądać masywnie, to one naprawdę są leciutkie, do tego mięciutkie jak chmurka. I właśnie dla większych sylwetek takie tego typu właśnie buty będą naprawdę idealne i nawet postawcie na taki mocniejszy kolor. Myślę, że warto właśnie wyłamać się z takich standardów. Bądźcie piękne w swoich niedoskonałościach, pokochajcie siebie. Ja na przykład uwielbiam swoje łydki i mówię po raz pierwszy o tym głośno, ponieważ myślę, że trzeba mówić właśnie głośno o takich rzeczach, które lubimy w sobie, więc na przykład te sandały, które mają, te właśnie różowe, które mają ten taki pasek wokół, powiedzmy, łydki, trochę właśnie na kostce, właśnie jeszcze bardziej podkreślają tą łydkę i właśnie lubię je ubierać i wtedy na przykład do tego jakaś sukienka i myślę, że to pięknie wygląda, a jeszcze jak mam na przykład opaloną nogę, czy mam jakiś basen brązujący, to naprawdę fajnie to wygląda. Jestem ciekawa, co Wy lubicie w swoich ciałach, czego Wy nie lubicie. Ja na przykład nienawidzę swoich ramion, bardzo ich nie lubię, natomiast uczę się żyć z nimi, uczę się je kochać, można tak powiedzieć. Chociaż jeszcze daleko mi do pokochania ich. Pamiętajcie, że nie każda z nas jest idealna, więc po prostu bądźcie idealne w swoich niedoskonałościach. I ja myślę, że właśnie tym zdaniem zakończę już pomału ten film. Oczywiście dziękuję, jeżeli dotrwaliście do końca. Dla mnie to była sama przyjemność zrobić właśnie taki właśnie odcinek o butach, ponieważ kocham buty, uwielbiam mieć różne style tak naprawdę tych butów, chociaż i tak trzymam się klasycznego przeważnie, ale lubię też właśnie czasami zaszaleć i troszeczkę pogwiazdożyć jakimś kolorem. Jestem ciekawa, czy wy również jesteście team buty, a może team właśnie torebki. Dajcie oczywiście znać w komentarzu, dajcie znać, która para Wam się najbardziej podoba z tych wszystkich moich propozycji. Czy wspieracie polskie marki, czy kupujecie w polskich markach, czy w ogóle wiedziałyście, że to są polskie marki, czy też nie. Gino Rossi na przykład jest dopiero od 4 lat gdzieś przejęte przez CCC, więc właśnie tam możecie znaleźć najwięcej tych butów. Jeśli Wam ten film się podobał, oczywiście czekam na kciuka w górę, czekam oczywiście na komentarz, ten miły i ten może bardziej obiektywny. Wszystkie cenne uwagi są dla mnie bardzo ważne i zawsze z nich jakieś wnioski wyciągam. Życzę Wam miłego dnia, czy też wieczoru i do zobaczenia już wkrótce. Pa!